Czasem po to, co mamy w zasięgu ręki, sięgamy najpóźniej, a wstępnie idziemy po coś, co jest zdecydowanie dalej, daleko i bardzo daleko, w obawie, że ktoś nam to zabierze. A to, co blisko, jest przecież prawie takie nasze i zawsze można po to sięgnąć. My podobnie mieliśmy z Tatrami, których szlaki zamierzaliśmy zdeptać już od bardzo dawna, a mimo tego z roku na rok wybieraliśmy inne górskie szlaki w Polsce, w Europie, a i zdarzało się, że nawet w Azji. I wreszcie nadszedł ten dzień. Więc pełni ekscytacji wstaliśmy wcześnie rano, by zbudzić się aromatem tradycyjnej kawy i wzmocnić się dość obfitym śniadaniem, po którym wdzialiśmy nasze wandrusowe ubrania i wyruszyliśmy w stronę tatrzańskich szczytów. Siemandero z okolic Szczyrbskiego Jeziora. Ruszamy na niekwestionowaną królowę polskich gór, czyli na Rysy, czy też króla polskich gór. Nieważne. Ważne, że to ma korona i to jest korona gór Polski. Ale zanim wyruszymy, to rzecz bardzo ważna, bo zanim przynajmniej ja ruszę na Rysy, to każdy łysy przed tym, zanim ruszy na Rysy, musi zjeść irysy. I ja takiego irysa mam i właśnie go zjem. I wtedy wleza se, czy też wskocza prawie na jednej nodze. Trzymaj, no co, muszę teraz irysa zjeść. Kurde, różowy irys. Trudno. Ja już jest naładowany. A jak tam u ciebie? Chcesz irysa, bo mam zielonego. Na pewno? Tu jeszcze zielonego irysa i mógłbyś się z jakimś łysym podzielić, ale nie widzę tu żadnego łysego. Może ten pan tam trochę, ale on już taki lekko łysy. Jeszcze ma trochę włosów. To nie, to jemu tego nie dam, ale może kogoś spotkał łysego. Tu jest taki dość duży parking. Z takich informacji, które wyczytaliśmy w internecie wcześniej, to ponoć te parkingi kosztują 10 euro na cały dzień, a tu się okazało, że jest po 7 euro na cały dzień. Nie wiem, czy z czym to jest związane, czy to jest może weekendy drożej, bo jesteśmy tutaj w tygodniu. No to do zobaczenia na szlaku. Co ważne, jak ruszacie od Szczyrbskiego Jeziora, tak jak my na początku tego parkingu tutaj, od tych parkingów w ogóle, bo tam wcześniej też są parkingi, nie ma jakichś szlakowskazów, czyli musicie do Szlaku Czerwonego dojść. No, trzeba przejść przez taki charakterystyczny tutaj mostek. No i rzekomo za tym mostkiem właśnie skręcamy w prawą odnogę. Tu jest jakiś już szlakowskaz chyba. Idziemy poczytać i będziemy wiedzieć więcej. Popradzkie Pleso, czerwonym szlakiem. Wychodziłoby, że tutaj. Na Rysy od strony słowackiej można wyruszyć z dwóch najpopularniejszych miejsc, czyli szlakiem niebieskim z Popradzkiego Plesa, bardziej asfaltowy, lub tak jak my, szlakiem czerwonym ze Strybskie Pleso, czyli ze Szczyrbskiego Jeziora, bardziej kamienisty. Oba te szlaki łączą się tuż obok Popradzkiego Stawu, a ich długość jest bardzo zbliżona. Do obu tych miejsc można dostać się samochodem, ale również popularną elektryczką, czyli słowackim lokalnym pociągiem, do którego link z rozkładem jazdy znajdziecie w opisie filmu. Wyruszając z Popradzkiego Plesa, możemy odbić przed Popradzkim Stawem w prawo, na Szlak Żółty, by zobaczyć symboliczny cmentarz ofiar Tatr i nie tylko Tatr, który utwierdzi nas w przekonaniu, że góry trzeba traktować z szacunkiem i brać je na poważnie. Wyruszając zaś ze Szczyrbskiego Jeziora, po przejściu pod wspomnianym betonowym mostkiem, kierujecie się w prawo na betonowy pomost, który teraz właśnie widzicie, z przepływającym Młyńskim Potokiem w dole. Za nim skręcicie delikatnie w lewo i dostrzeżecie szlakowskaz na Rysy. Tu mamy zapewne zaniżoną wartość, bo z tego, co dało się wyczytać, to nieco dłużej się idzie na Rysy. No, to jest stricte taki chyba czas, jeżeli się nie zatrzymuje człowiek i po prostu śmiga bezpośrednio, bez żadnych postoi. Rysy składają się z trzech szczytów. Ten nasz, który mierzy sobie 2499 metrów nad poziomem morza.
jest szczytem średnim, północnym tak zwanym i granicznym przy okazji, ale jest wyższy ten słowacki szczyt Rysów, który mierzy sobie 2501 albo 2503, teraz nie jestem pewny. Chyba 501, ale też wyczytałem w niektórych źródłach, że 2503. I to jest najwyższy punkt Rys. Taka tablica informująca o tym, że ten las ma własne zakony, czyli w tym lesie mieszkają zakonnicy, ale z jakiego zakonu to nie wiem. Jak widzicie, na załączonym obrazku mgła opada w dół, czyli jest nadzieja, że widoki będą jednak na szlaku i mam nadzieję, że też na samym szczycie, na Rysach. Prognostyk dobry jest. Teraz jesteśmy na 1508 metrów nad poziomem morza i wzmiankę o tym tu macie, jakie zwierzęta możecie tutaj spotkać, czyli wilk, żmiazyk zakowata, niedźwiedzia oczywiście, jaszcząb, dzięcioł, rysia nawet można spotkać, zobaczcie. Lis, no to standard, dzik, raczej standard, chociaż w takich górach to nie jest taki standard moim zdaniem. A ten widzisz, występuje aż na górną granicę lasu, czyli tak wysoko. No, czyli to jest górski. Górski dzik. Dzik. A tu u nich to jest dziwak, czyli dziwak jakiś. Leśny dziwak. Tak wygląda leśny dziwak. Aby tak wyglądał leśny dziwak. A tu są następne leśne dziwaki. Lata góry zamiast jakichś górskich skarpet fachowych chodziła z jakieś różowe pusekle. Na sensie, że idzie na balety. Wysoki taki mają być. A co, a jaki ty masz? Ale różowe. No i co się różowe? Rękawice też masz różowe. Jak ja bym miał takie pusekle różowe, to jeszcze ten irys różowy, co żegzuje od prędzej. Ciepło mi. Tak se żartuję, nie? Bo tak kolorystycznie mi to nie pasuje do tego wszystkiego, co może, bo tu jest tak, że jest ubrano na żołniersko, moro, bluza też taką khaki bardziej, czy też butelkowo-zieleń, spodnie też takie bojowe, buty też na zielono, a te różowe fusekle. Aha, czyli chcę zaznaczyć, jakby ktoś się nie kapnął, że jest jedna kobieta. Zostaje ci to nie tyle wybaczone, bo tu nie ma co wybaczać, ale zostaje ci to zrozumiane. Jeszcze tam jakieś chmurki są, ale widać, że to się niweluje jednak. Pierwszy odcinek szlaku do Poprackiego Stawu tylko w początkowej fazie prowadzi lekko pod górkę. Później prowadzi po prostce, a nawet lekko z górki. I jest to najłatwiejszy odcinek szlaku na Rysy. Do schroniska pod Rysami nie da się dojechać samochodem, dlatego wszystko trzeba nosić na plecach, tak zwani tragarze tutaj. To wszystko wnoszą. Wy też możecie, idąc na Rysy, stać się takimi tragarzami, ponieważ tu możecie produkty wnieść do schroniska pod Rysami. To jest przedział wagowy 5-10 kg. Jeżeli przyniesiecie taki pakuneczek, prawda, do schroniska, dostaniecie herbatkę za darmo w podziękowaniu. Bo tu widzę dość spore te pakunki, a mamy spore plecaki, a takie doświadczenie mamy średnie, jeżeli chodzi o takie spinaczki z takim obciążeniem. No i tu obok miejsca, z którego zabiera się właśnie pakunki do schroniska pod Rysami. Na lewo idziemy dalej szlakiem już teraz niebieskim na Rysy. Trzeba też uważać w kwestii równowagi, ponieważ po tych kamieniach płyną często gęsto jakieś strumyczki, potoczki i tym samym kamienie są wilgotne, mokre. Także trzeba uważać, żeby gdzieś na jakimś śliskim kamieniu się nie przewrócić. Roślinność zubożała, teraz wyszliśmy z lasu, są takie kosodrzewiny już, mniejsze jakieś poroste zarośla, krzaczki, nawet maliny z tego co widzę. No i ładnie się nam tu eksponują już teraz góreczki. No i za tym mostkiem, który mijaliśmy przed chwilą, znowu zmieniamy szlak na czerwony. No i kolejny most, jakże pięknym wodospadem tutaj. Słabo mnie słychać, ale co ważniejsze, słychać szum spadającego wodospadu. Jest pierwszy pot, ale jeszcze nie łzy. I z takich ważniejszych, istotnych informacji na szlak warto wyjść odpowiednio wcześniej. My wyszliśmy około godziny 7, z tym, że uważam, że to już jest ciut za późno, ponieważ raz, jeżeli wyjdziemy wcześniej, nie spotkamy tłumów turystów na samej górze i będziemy mogli sobie spokojnie jakieś zdjęcia zrobić, fotki i przysiedzieć, prawda, na samym szczycie, podelektować się ewentualnymi fajnymi krajobrazami. Dwa, że po prostu trzeba się zmieścić w czasie, ponieważ szlak na Rysy jest
szlakiem czasochłonnym. Zajmuje gdzieś w okolicach 10 godzin, a może nawet więcej. Także trzeba się tam zmieścić, prawda, w czasie, żeby wrócić jeszcze przed zmrokiem z powrotem. I co ważne, idąc tutaj w słowackie Tatry, trzeba sobie wykupić ubezpieczenie, które obejmuje tam usługi ratownictwa, ponieważ tutaj słowaccy ratownicy pobierają opłaty. Nie działa to tak jak u nas, prawda, w Polsce, że to jest bezpłatne. Tutaj trzeba za to zapłacić w razie ewentualnego wypadku. No niestety musimy pokryć koszty takiej interwencji. Chwila na ciepłą herbatkę, bo zrobiło się trochę zima. Cały tydzień jest hyc, ciepło, upały, a przychodzimy w góry, chcemy wleźć na Rysy. Dzieje się coś takiego. Ale jeszcze mamy ta nadzieja, że na górze się poprawi. Oby. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy dalej i po chwili dotarliśmy do Doliny Żabiej Mięguszowieckiej z trzema stawami. A jak? Żabimi Mięguszowieckimi. I tutaj jest żabi staw. Z widokami już troszeczkę lepiej, jak widzicie. Już odkrywają się tutaj szczyty gór. Także jest coraz ładniej. Jest nadzieja, że będzie na górze widoczność w miarę dobra. Zalega sobie śnieżek, mimo tego, że mamy końcówkę lipca. No i ciąg dalszy trawersowania zboczem góry. Wchodzimy sobie zygzaczkiem. Nie jest to jakoś specjalnie trudne, tylko trzeba uważać na czasami luźne kamienie, prawda? Bo można postawić stopy nie tak jak trzeba i można sobie skręcić na przykład kostkę. Od żabich stawów trasa wiła się trawersami dość mocno do góry, pod rzekomo najtrudniejszy odcinek na całym szlaku. No i udało mi się dotrzeć pod fragment ubezpieczonego szlaku, czyli są drabinki, są łańcuchy, są metalowe kładki, pewne ułatwienia. Z tym, że w opiniach wielu jest to najtrudniejszy fragment szlaku na Rysy. Jak bardzo trudny, za chwilę się dowiemy. Ja sobie prawdopodobnie teraz GoProsa założę sobie na czoło, żeby mieć ręce wolne, bo do łańcuchów to warto mieć dwoje rąk do dyspozycji. Beata już zaczyna, a ja idę za nią. Czemu między nogi se to dajesz, z boku se idź? Między jaja ci to wlazło, ja? Mogę już iść, czy nie? Jak żółw teraz, po cztery. No to idzie nawet z boku i ścieżką też. A daj, złap się łańcucha. No bo... Daj, daj rękę. Jasne. Dzięki wielkie za pomoc. Proszę. Zadać. I tutaj sobie usiądź na tym. Dziadek idzie. Jeszcze obejmę to. Dobrze, że męża nie ma i nie widzi. On pewnie ze strachu już się nic nie odzywa. No właśnie. Co za atrakcję. Obejmuj, tylko daj mi spokój. Dzięki. Miejscami to te łańcuchy tu zbędne są chyba. No i tu kawałek dalej są łańcuchy, z tym, że one tu już są tak średnio potrzebne. Tak można sobie pomóc, można się wesprzeć, ale zobaczcie, no, mam ręce tu i spokojnie. Z tym, że tu jest no, trochę taką przepaść, no. Także może dlatego, bo te kamienie, które tu są, to są luźnawe czasami. Jak to był najgorszy odcinek szlaku, to nie jest źle. Jak teraz ma być jedno lepiej, to już się cieszę. W naszym odczuciu odcinek z łańcuchami, drabinami i kładkami był średnio łatwy, a już na pewno nie był najtrudniejszym odcinkiem na szlaku, ponieważ uprzedzając fakty, podejście pod sam szczyt było zdecydowanie gorsze, głównie z uwagi na luźne podłoże i osuwające się kamienie spod nóg. Dlatego założenie tam kasku nie jest absolutnie obciachowym zabiegiem, ponieważ autentycznie można zaliczyć jakiś kamienny beret na głowę. To są oczywiście nasze subiektywne odczucia i Wy możecie mieć zupełnie inne zdanie na ten temat. No i przed nami słynna himalajska brama, czy też brama Himalajów, czyli jesteśmy już u stóp
schroniska pod Rysami. Schronisko pod Rysami zresztą już jest tam. Ta pogoda jest dzisiaj kapryśna. Przed chwilą tak dawało słońce, tak mi grzało w glaca, że już jak myślę, że sobie na to ściągał. Te wdzianko, ta kurteczka. Ale no za chwilę zaszło słońce i już znowu nas jest schudno. Już nie jest źle, tam od schroniska to bodajże niespełna godziny na Rysy. Tu sobie takie jaja zrobili nasi południowi sąsiedzi. Przystanek autobusowy z rozkładem jazdy, nie wiem czy aktualny. Można czekać, może ktoś się doczeka. My nie czekamy, idziemy dalej. No i jest słynna chata pod Rysami, jak widzicie. Można pewnie tutaj zjeść coś, ale można też swoje jedzenie rozłożyć i zjeść sobie coś z własnego menu. Są ławeczki, ale wszystko zajęte. Po chwili jednak udało nam się znaleźć wolne miejsce, by posilić się i złapać odrobinę oddechu. Z ciekawostek na temat schroniska pod Rysami warto nadmienić, że jest umiejscowione na wysokości 2250 metrów nad poziomem morza i jest najwyżej położonym schroniskiem w całych Tatrach. Zostało też kilka razy zniszczone przez lawiny. W schronisku można się posilić, napić i wypocząć, a otwarte jest tylko w sezonie letnim od 16 czerwca do 1 października. No i grzechem byłoby teraz nie tyle skorzystać z tego wychodka z najpiękniejszym widokiem na całym świecie. Także no idę zobaczyć. Ale powiem wam, jakby taki drapszaj jest dostał, to by miał bieda tu dolecieć. Mogłaby być niespodzianka. No nie pachnie tu za fajnie. Ale jest nawet umywaleczka. No tak mówię, no zapaszek jest. Ale jest umywalka. Leci woda. Sorry, ale mi się niedobrze robi. Na serio. Woda niezdatna do picia. O tym trzeba pamiętać. Ona leci po prostu tu z góry. Gdzieś z jakichś nacieków skalnych, nie wiem. Może tam jakiś zbiornik jest, z gór po prostu leci. Tu jest jakaś przeszklona szyba z boku. No to jesteście widoczni, jak sobie tam robicie coś konkretnego. Kibelek nagrany, coś ciekawego jest, taki akcent bardzo charakterystyczny tutaj w drodze na Rysy od strony słowackiej, tak samo jak ten przystanek, który już tam wcześniej wam pokazywałem. No to jest akurat przydatne, jeżeli faktycznie ktoś za potrzebą by musiał, no i widać, że sporo ludzi korzysta. Proszę, proszę. Aha, myślałem, że pani chce skorzystać. A, badaniosa. Ale zapachy jakby nie przekonują, nie zachęcają do tego. Idziemy do środka jeszcze zobaczyć, jak w tym schronisku jest. To ładnie i ciepło przede wszystkim. Piwo kosztuje, woli informacji, 4 euro. Taki pudding również 4 euro. Deserek. Kupujemy sobie magnes tradycyjnie, jak zawsze. Z każdego miejsca, w którym jesteśmy, zazwyczaj no, przywozimy magnes. Wzmocnieni pojedzeni przy chacie pod Rysami. Ruszamy dalej. Mamy tutaj według informacji tutaj na tablicy, że 45 minut jest do samego szczytu. A tu jest taki też bardzo znany symbol, że w tych obcasach to tu już dalej nie nada. A ja myślę, że nawet wcześniej to w obcasach nie nada. No tu już trzeba bardziej zwracać uwagę na znaki na kamieniach, na skałach, bo można się pogubić. Wydeptane są jeszcze inne szlaki. Ktoś sobie zrobił jakiś skrót, jakieś inne obejście. Ale lepiej trzymać się szlaku. Także ja się trzymam szlaku, żeby sobie po tym nie dać laku. Teraz nie wiem, ale chyba tu, a tam jest znaczek czerwony. No tak jak mówię, trzeba monitorować teraz. No, od schroniska już trochę odeszliśmy. No i ostatni fragment właśnie wejścia tutaj na szczyt. To jest taki, no już na bardzo stromo. Trzeba sobie czasami pomóc rękami zwyczajnie. No, no i jest okazja, żeby coś nagrać teraz. Wiatr nieco rozgonił te chmury i widać żabi staw. Nadal czekam na Beatę, ale Beatę już tam jest chyba. A tak, widać już ją. Już sobie śmiga. Poczekam i będziemy wchodzić razem. No jesteśmy już na szczycie, jak widzicie na samej górze. Dość spore obłożenie, także chyba chwilę poczekamy i później podejdziemy jeszcze na szczyt, żeby już tak
podkreślić to, że byliśmy faktycznie na tym szczycie, na samej górze, a także podchodzimy teraz na samą górę. No nie da się ukryć, że jest tłoczno. Na szczycie było tłoczno, to fakt. Jednak bardziej przeszkadzało nam to, że nie mieliśmy wglądu na całą panoramę Tatr, którą można godzinami podziwiać podczas dobrej pogody. Nam jedynie raz po raz odkrywały się i zakrywały fragmenty tatrzańskich szczytów. I czasami czerpaliśmy radość z wyłaniających się spoza chmur tatrzańskich przełęczy i dolin. Mimo tego satysfakcja ze zdobycia dachu Polski była nad wyraz ogromna. Szczyt jest nasz. A tu co widać właśnie w tą stronę, jeżeli pójdziecie, to pójdziecie w stronę Polski, czyli polskim szlakiem wracacie i aż do Morskiego Oka lecicie. Z tym, że w przeważających opiniach to jest zdecydowanie trudniejszy ten szlak. Cały czas to działa rotacyjnie, czyli jedni schodzą, drudzy wychodzą, raz jest trochę mniej tych ludzi, raz trochę więcej, no także różnie to bywa. Tuż obok najwyższego wierzchołka Rys, po stronie polskiej, znajdziecie środkowy szczyt po stronie słowackiej, który jest najwyższym punktem Rysów. Dlatego warto wykrzesać z siebie jeszcze odrobinę siły i go po prostu zdobyć. Mam zapięty plecak z tyłu. Zapięty? Tak, wszystko jest sobie ok. Trzyma wszystko. Że nie byłbym sobą, gdybym nie poszedł jeszcze na ten drugi szczyt, czyli najwyższy de facto szczyt Rysów, który mierzy sobie 2501 metrów nad poziomem morza. Także po tym naszym polskim rysowym szczycie na pograniczu, tu jest drugi zaraz obok, także warto sobie wbić właśnie jeszcze tutaj kawałeczek, bo to nie jest już jakiś specjalnie wielki wysiłek, a zawsze warto zaliczyć i się powiedzieć, że naprawdę zdobyło się najwyższy szczyt Rysów. Lecimy na dół, czyli tam. Beata sobie już, o widzę ją nawet, już jest tam na takim lekkim wypłaszczeniu, że już chyba ten najgorszy odcinek podejścia tutaj na szczyt ma za sobą. Szlak na Rysy nie był dla nas jakimś mega wyzwaniem. Okazał się łatwiejszy niż przypuszczaliśmy. I ktoś z tak amatorskim podejściem do górskich wypraw jak my nie powinien mieć z nim większego problemu. Faktem jest to, że potrzeba trochę kondycyjnego przygotowania, dlatego warto przed wejściem na Rysy zaliczyć kilka górskich szlaków w sezonie, żeby nie wbijać tam na świeżo. Ponieważ wasz organizm, a zwłaszcza nogi, mogą wam dość wyraźnie przypomnieć o swoim istnieniu. To właśnie i nas nie ominęło w drodze powrotnej. Dlatego nieco kuśtykając, z pewnym poślizgiem dotarliśmy na parking. Tak zmęczeni, że krótkie podsumowanie postanowiliśmy nagrać po powrocie do naszej słowackiej miejscówki. No i już wróciliśmy do domu. Ja już jest wykąpany, Bata się jeszcze tam czochro pod prysznicem. Czas operacyjny całego przejścia, czy też naszej wspinaczki na Rysy, tam i z powrotem, to było 10,5 godziny. Trochę długo, to fakt, z tym, że no, my jak to my, musimy coś nagrać, musimy zrobić jakieś zdjęcia. Dwa postoje pod schroniskiem, czyli w chacie pod Rysami. I to już długie postoje, tam jakiś posiłeczek był. Oprócz tego postu jakiś na herbatkę. I już później wracając, to już było no, ciężko. Ciężko ze względu na to, że Beata już tam doznała takiej, może nie kontuzji, bo ta noga ją bolała cały czas i jakby się ten ból nasilił. A mi się odnowiła kontuzja kolana, także trochę utykając. Wracaliśmy we dwoje, podtrzymując się na duchu. Teraz zasłużenie sobie otwarliśmy takiego żołeczka z Andory, pamiąteczka, to jest kawowo, ja? Kawowo wódeczka, bardzo fajno smakuje jak te cukierki kukułki polski. Po kukułce idziemy spać. Najwyższy szczyt Korony Gór Polski zdobyty. I teraz już tylko nalajcie, bo te już najwyższe mamy pozdobywane. Jedynie Beata jeszcze Śnieżka
musi zdobyć, ale to ja pójdę z nią, to taki, a później już to tak, takie same pod 1000. My jeszcze Mogielnica jest ponad 1000, a reszta to jest chyba w okolicach 1000 albo nawet niespełna 1000. Także myślę, że to ogarniemy bardzo szybko i zdobędziemy wszystkie te szczyty. Wam życzymy powodzenia, żebyście tam weszli, wskoczyli na te szczyty, bo to jest naprawdę taka fajna duma, przynajmniej dla nas była, jak wchodziliśmy na rysy, chociaż zdobyliśmy już wyższy szczyt, na przykład w Andorze, ale jednak jak wchodziliśmy na rysy, to satysfakcja była jakby większa. Będziecie się mogli potem napić albo piwa, albo wódki, albo herbaty, jak to co woli, albo ewentualnie kakao. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek z wiewiórką jest. Amen. Dobranoc.